cały świat jest przepełniony niczym. Wszędzie jest jedno wielkie zero. W kościołach głosi się rzeczy, które nie posiadają duchowej treści. Na religijnych wiecach mówi się o Bogu, którego nikt nie doświadcza. Ten kraj jest przepełniony diabelskim, religijnym blichtrem. Chcę, żeby wasze oczy zobaczyły to, co się dzieje wokół. Tu się wszyscy powołują na Boga. Wszyscy mówią, Bóg z nami. Prawdą jest to, że ten kraj potrzebuje osobistego spotkania z Bogiem. Chcę, żebyście zrozumieli, że Bóg woła do każdego Polaka dzisiaj. Zostaw ten religijny system i przyjdź do mnie, a nie odrzucę cię precz. Nie potrzebujesz sakramentów, nie potrzebujesz pośredników, nie potrzebujesz nikogo, kto w jakikolwiek sposób wprowadzi cię w moją obecność. Ludzie, Polacy, odrzućcie puste słowa, odrzućcie religię, odrzućcie oszukańczy blicht z kościołów. Przyjdźcie realnie do żywego Boga. Wezwijcie imienia Jezus. Tam jest treść, tam jest życie. Zróbcie to jeszcze dziś. Stańcie się niezależni myślowo. Stańcie się ludźmi, którzy będą prawdziwie żyć. Zawołaj dziś do Boga. Zawołaj dziś do Boga. Nie zmyśl sobie, że jakiś człowiek za w konfesjonale przebaczy twoje grzechy i załatwi ci niebo. Nie myśl sobie, że jeżeli jesteś dobry, to ten system, którym nazywa się religia, przygarnie cię i wytransportuje do nieba. Nie ma takich rzeczy. To oszustwo, to puste teksty. Religia nie chce, abyś znał prawdziwego Boga. Religia stoi na drodze poznania żywego Boga. Religia wmawia ludziom, że jest instrukcją obsługi Boga, ale Boga nie można obsługiwać. Przed Bogiem trzeba paść na kolana i powiedzieć, jedynie Ty jesteś Królem, jedynie Ty jesteś Panem, jedynie Ty jesteś Bogiem, jedynie Ty jesteś Zbawicielem. Tak się przychodzi do Boga. Kiedy ja do Niego tak przyszedłem, to zmienił moje życie. Zrób to dziś. To jest Twoja szansa.